Tam dziś chciałem pokazać Wam, jak można nieco usprawnić Wasze stare radio. Sam takie posiadam od, nie wiem, 2 lat mniej więcej. No i niestety jest już bardzo wolne i czasami to trzeba się pomodlić albo i sobie kawę zaparzyć, zanim coś się zdarzy po wciśnięciu na przykład przycisku. Tak jak to widać teraz na załączonym obrazku. No jeżeli trochę się tam, nie wiem, kawałek się przejedzie gdzieś, no to czasami to po rozgrzaniu, że tak powiem, zaczyna działać lepiej, no ale mimo wszystko pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić, zanim się zacznie grzewać, to właśnie sobie wejść w ustawienia i sprawdzić tutaj te informacje o tablecie, żeby nie uceglić radia. No trzeba po prostu sprawdzić wersję info, czyli tutaj sobie sprawdzamy, co to w ogóle jest za radio. I MCU version jest ważne i ważny jest ten numer kompilacji RK3188. Więc z forum XDA trzeba pobrać sobie ROM, który jest pasowny do RK3188. Trafiłem na ROM niejakiego HALA 9 bodajże, który teoretycznie powinien tutaj zmienić wersję Androida na 7, natomiast no niestety radio nie chce tego przyjąć, więc zostaniemy przy softcie Malazja czy coś takiego, nie wiem, to sobie wszystko możecie sprawdzić. Teraz tak, procedura postępowania jaka jest. Najlepiej wyłączyć radio. Włączyć, tak, włożyć kartę, ja wkładam do slotu SD po prostu, chociaż wszędzie jest napisane, żeby to włożyć w slot karty GPS, jak dla mnie nie ma to znaczenia. I teraz po włączeniu radia, teoretycznie ono powinno znaleźć, że jest plik z aktualizacją oprogramowania. Bardzo rzadko tak się dzieje, więc najprostsza metoda to wejść w tak zwane recovery. I teraz ja już to robiłem kilkukrotnie, ale nadal mam z tym problem, więc po prostu spróbujemy. Przytrzymujemy guzik na pewno tak długo, aż zaczną świecić klawisze. Przynajmniej tak jest w moim radiu, bo nie powiedziałem, że w każdym jest to samo. Puszczamy, przyciskamy. Puszczamy, przyciskamy, no i już widzę, że nie poszło, bo radio nie powinno zapalić, więc procedura od nowa. Przytrzymujemy tak długo, aż będzie migać. No trochę dłużej trzeba tam przytrzymywać przy drugim. O, miga, dobra. I teraz przyciskamy, puszczamy, no i znowu nie. Teraz się udało. No i dobra. I mamy tutaj takie menu. I robimy, wybierając znowu guziczkiem. Cyk, cyk. Update system. SD card i clear all. I teraz przytrzymujemy dłużej. Tak, poza tym mogę powiedzieć, że z użytkowania tego radia w sumie jestem zadowolony. I ci, którzy mają Androida w samochodzie, w radiu, na pewno potwierdzą, że jest to mega wygodne rozwiązanie. Bez żadnych kabli do ładowarek i takich tam rzeczy. Mamy Janosika, albo jak tam ktoś woli, może jeździć na mapach Google, whatever.
W każdym razie, no to już trochę na fabrycznym softcie nie dawało rady, bo niestety aplikacje rosną i to najlepiej widać, jak się ma stary model telefonu z jakąś tam niską pojemnością pamięci wewnętrznej, no to to tak naprawdę, nie wiem, no przywrócić do fabryki i po kilku aktualizacjach macie znowu zero miejsca w telefonie. Tutaj też tak było w zasadzie i... Wiadomość, panie. No, już od jakiegoś czasu jeżdżę na takich romach właśnie z tej strony XDA Forum i użytkuje się o wiele lepiej. Problem jest taki, że aplikacje Google, jeżeli się je pobierze teraz ze sklepu Google, to się pobiera najnowszą wersję i one na Androidzie 5.1 i tak będą słabo chodziły. Natomiast Janosik to śmiga elegancko, radio tak samo, Spotify też bez problemu, więc myślę, że nie ma problemu żadnego. Jedna jeszcze podpowiedź, warto sobie doinstalować jakąś apkę z klawiszami softowymi, tak żeby móc pozamykać to, co jest pootwierane w tle, bo niestety żaden soft, ani fabryczny, ani nawet te romy tutaj nie mają takiej funkcji, mają niektóre tylko klawisz wstecz lub home. No niestety tak jest właśnie, że to pewnie już działa, tylko trzeba włączyć, że po prostu napka wam się tego tam wszystkiego potwieranego i to radio wtedy też chodzi, jakby chciała, nie mogła. I to tyle tak naprawdę. Pierwsze uruchomienie zawsze trwa nieco dłużej, więc nie zostaje nic innego jak cierpliwie czekać. No i po dłuższej chwili mamy już radyjko z nowym romem. Nie pozostaje mi nic innego jak dodać swoje konto Google, pobrać ze sklepu Play aplikację Softcase, bo taką ja używam, i zainstalować Janosika, ale tym zajmę się już, że tak powiem, poza filmem. Dziękuję za uwagę.